Bardzo się cieszymy, 2 srebrne medale, 1 brązowy, cały czas byliśmy blisko, ale cały czas coś nam brakowało. No w końcu mamy te upragnione złoto, bardzo się z tego cieszymy, tym bardziej, że ten sezon nie był dla nas łatwy. Mieliśmy różne wzloty i upadki, w zasadzie już jedną nogą byliśmy poza playoffami, ale udało się wygrać ostatnie mecze. No i teraz ten półfinał i finał zagraliśmy bardzo dobrze, także bardzo się cieszymy. No i chcieliśmy ten medal i to złoto dedykować naszemu koledze, który bardzo ciężką kontuzję złapał w trakcie sezonu. Mateusz, trzymaj się, to dla ciebie. Wygrywamy razem i czekamy, aż wrócisz do nas. No, zeszły sezon rzeczywiście 3. miejsce, fantastyczny wynik. W tym postawiliśmy na kolejny progres i udało się, na szczęście trafiliśmy na finał, na bardzo mocną drużynę Spirit Wrocław. Walczyliśmy do samego końca, czego tak naprawdę efektem jest wynik. Końcówki każdego setu były bardzo ciekawe. Niestety dzisiaj się nie udało, ale to jest dla nas tak naprawdę motywacja do tego, żeby za rok znowu znaleźć się w finale i być może już walczyć o pierwsze miejsce. Dzisiaj gratulacje też dla naszych przeciwników, bo zagrali, tak jak pan powiedział, bardzo dobry mecz. Bardzo gorąca temperatura, ale te wszystkie sety były bardzo takie stykowe, na przewagi, dużo długich akcji. Bardzo ciężki mecz, ale na bardzo dobrym poziomie. Bardzo nas to cieszy, że z roku na rok ten poziom się też poprawia. No i te półfinały i finał już stały na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że kibice mogli zobaczyć kawał dobrej siatkówki. Trzeba oddać tu organizatorom Volley Wrocław. Sparta naprawdę z roku na rok staje się coraz fajniejszą ligą. Bardzo ciekawe drużyny pojawiają się, jest wysoki poziom. No my cieszymy się, że możemy tutaj grać tak naprawdę. I rzeczywiście jest to chyba na tą chwilę jedyna taka może jeszcze nie profesjonalna, ale amatorska liga, która na pewno dorównuje poziomem do tych profesjonalnych lig dolnośląskich. Zakończyliśmy właśnie 9. edycję. Bardzo mnie to cieszy, że z roku na rok coraz więcej emocji, coraz wyższy poziom. Mamy także nowe zespoły, nie jest tak, że co roku wygrywa ten sam zespół, właśnie wprost przeciwnie, co roku mamy innego zwycięzcę, dlatego emocje są do końca, mecze są bardzo wyrównane, świadczą o tym wyniki, na przykład w meczu finałowym, gdzie praktycznie każdy set kończył się na przewagą 2 punktów, 26-24, dzisiaj były też wyniki 33-31, więc piękne emocje. MVP został dzisiaj zawodnik, nie konkretnie, który zagrał najlepiej mecz finałowy, ale który bardzo dobrze się reprezentował w całych rozgrywkach, przejmował ciężar gry na swoje bajki, dużo punktów zdobywał i cieszy nas niezmiernie też fakt, że mieliśmy możliwość tutaj u siebie na sali być świadkami właśnie oświadczeń, kiedy się oświadczył, jego wybranka powiedziała tak, więc szykuje się nam małżeństwo właśnie siatkarskie, jego narzeczona już teraz w tej chwili też grała w naszych rozgrywkach wcześniej, kibicuje mu na każdym meczu, więc cieszy nas, że właśnie Spartan zbliża ludzi. Przygotowujemy się do jubileuszowej 10. edycji, która wystartuje już we wrześniu, w październiku. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej zespołów. Może jeżeli będzie bardzo dużo, stworzymy nawet 2 ligi, więc jest dużo grania, dużo emocji. O to nam chodzi, żeby zespoły amatorskie z Wrocławia, żeby miały gdzie grać.